Oj. O nie. Przepraszam, Ted. Ja niespecjalnie. Ale ja jestem cały mokry. Czekaj. Od razu lepiej. Jest mi tak ciepło. Ciepło? O, to parzy. Emma! Przepraszam, nie chciałam. Lepiej sobie pójdę. Chciałam tylko cię wysuszyć. Ech, przynoszę same nieszczęścia. Jakie to jest pyszne. Ja chyba też coś zjem. Niesamowite. Dosyć ciekawy sposób przygotowania. Tak, w lodowej panierce. Dokładnie tak, jak lubię. Na dzisiejszej lekcji czeka nas test. W którym roku to było? Sprawdźmy. Suzy, widzę cię. Ściąganie jest surowo zabronione. Ech. Już wiem. Wymyśliłam. Ojej, a dlaczego tu jest tak zimno? Co się dzieje? Skąd się wziął ten mróz? Nie rozumiem. Wystarczy. A i tu mamy prawidłowe odpowiedzi. Brrr, czułam się jak bryła lodu. I gotowe. No i co my tu mamy? O, wszystko dobrze. Dobra robota, dziewczyny. Tak, jesteśmy mistrzami. Oj, oj, Suzy. Emma. To boli. To okropnie. Musimy przyłożyć coś zimnego. Racja. Mogę ja spróbować? Proszę bardzo. Podgrzewamy. Wow, nieźle. Tak, i obiad gotowy. Wyszło pysznie. Tak, zgadzam się. Żelazko? Nie ma potrzeby. Ach, znowu te twoje sztuczki. Tak, coś niecoś potrafię. No i proszę, gotowe. Teraz możesz prasować. Emma, myślę, że za bardzo cię ponosi. Ojej, racja. No tak. Nie. Chwileczkę. Okej. Dobry pomysł. Myślę, że zaczyna się topić. Sprawdźmy. Ojej. A co się ze mną dzieje? Co, przykleiłaś się? Nie martw się, wkrótce się rozmrozisz. Au, au, to boli. Mój biedny paluszek. Emma, skaleczyłaś się? Tak, jak widzisz. Pomogę ci. Wow, od razu czuję się lepiej. Proszę bardzo. Dziękuję. Co? Mój palec całkowicie jest zamrożony. Nic nie czuję. Ups, trochę przesadziłam. I co mam teraz zrobić? Dlaczego on tam poszedł? Nie, nie idź tam. Oj, płonę, płonę. To tak bardzo boli. Przepraszam, przepraszam, to był wypadek. Mam pomysł. Załóż to. Rękawica kuchenna. No, teraz możemy obejrzeć film w spokoju. Nie otwieraj drzwi. Nie rób tego! Czas na przerwę. Pyszności. Racja.
Suzy, która rękę wybierasz? Tą. Co to jest? Ohyda. Znowu gorąca porażka. Co by tu porobić? Ted, słyszysz mnie? Ted! Co za zabawne wideo! Chodź, pogramy w kosza! On w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Ted! Dosyć tego. Chwileczkę. Nie, to był zły pomysł. Co? Czekaj. Proszę bardzo. Trzymaj. Oj, oj, au, au, au. No dobra. Przynajmniej piłka jest ciepła. Hura. No to idziemy. Jakie fajne miejsce. Tak, też mi się bardzo podoba. Proszę, wasze sushi. O nie, nie potrzeba pałeczek. Ja też dziękuję. Jak sobie życzycie. Zaczynamy. Moje i moje. Ciepłe. Lodowate. Lody. Po prostu je uwielbiam. Tak źle jest chorować. Emma, chcesz trochę? Nie, nie mogę teraz. Mam pomysł. Zmieniłam zdanie. Wow. Mleczny koktajl. Wow. Ciepłe mleko na pewno nie zaszkodzi mojemu gardłu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wow, tort. To takie słodkie. Najlepsze życzenia. Poczekaj. Najpierw pomyślcie swoje życzenia. Ted ma rację. Tak, pomyślałam życzenie. Hurra. Ups. No co? Jak to? Zdmuchnijmy to razem. Racja. Zaczynamy. Doskonały tort. Hurra! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak wspaniale to wyszło. To świetne. Średnie tempo na początek. No, nie jest źle. Szczęściara. Prawdziwą szczęściarą to ja jestem. O nie, Tabasco. Czuję, że zbliża się gorąca runda. Już mi podskoczyła temperatura. Boję się. Monika, teraz ty. Dobra, muszę się tylko przygotować. Wleję Tabasco do tych łyżek. What? Oh no. Nie rozumiem, po co to robisz. To pomoże mi jeść powoli, bardzo powoli. Temperatura stopniowo wzrasta. Robi mi się coraz bardziej gorąco. Biedna. Ja płonę. Przyłóżmy do jej policzków zimne steki. Dzięki. Czuję się o wiele lepiej.
To my ci dziękujemy. Mięso doskonale się wysmażyło. Nie zapomnij o swoim tabasco, Kate. Mogłyście mi nie przypominać. Zaraz chyba coś się stanie. Gotowe, zrobiłam to. Pozostaje tylko nie wybuchnąć. Ups, nie udało się. Ale teraz mamy bardzo modne fryzury. Ech, będę jadła jak ślimak. A ja w końcu pokażę wam, na czym polega super prędkość. Ile słodkości! Nie spieszcie się, dziewczyny. Pomieszajmy to. Wow, wyszło świetnie. Spróbuję tego jako pierwsza. Jest pyszne. No dalej, oderwij się. Nie poddam się. Wszystko spadło mi na głowę. Przynajmniej mogę dokończyć cukierki. Yeah. Dobra robota. Teraz ty, Kate. Jestem gotowa, żeby to spróbować. Monika, miałaś rację. Są pyszne. Może coś wymyślimy, żeby nie zasnąć. Nieco ulepszymy porcję, Kate. Ojej, jakie kwaśne! Muszę pilnie przepłukać język. No to ja w tym czasie coś przekąszę. Mierzcie czas, zjem te słodkości 10 razy szybciej niż wy. Ha? Dokąd się wybierasz, Mary? Nie mogę przecież zrezygnować w połowie, ale chyba muszę. Cukierkowy deszcz też jest niesamowity. Tak, wyszło świetnie. Widzę, że znowu mi się poszczęściło. A mnie nie. Chiński makaron z serem. Uwielbiam to danie. Zobaczymy, jak je zjesz jedną pałeczką. To dziwne. Brakuje pałeczki? Ale i tak jestem pewna, że sobie poradzę. I tak właśnie jest. Dobrze mi idzie. Zaraz się zakrztuszę śliną. Gotowe. Twoja kolej. Świetnie, bo już jestem taka głodna. Co się stało z moimi pałeczkami? Cieszycie się przedwcześnie. I tak dam radę. Obawiam się, że sobie troszkę tu poczekamy. No dalej, nawiń się. Co za żałosne widowisko. Nawet taka porcja jest lepsza niż nic. Pyszności. Dobra, podziwiajcie profesjonalistkę. Rozprawię się z tym daniem w kilka sekund. Zaczynamy. Wow, je tak szybko, jakby miała kilka rąk. I po wszystkim. Kręci mi się w głowie. Tym razem to ja mam pecha. A ja w końcu mogę wszystko szybko zjeść. Wow, to kolorowe wstążki, ekstra. Spójrzcie, jak łatwo się rozwijają. To jest tak wygodne do jedzenia. Jestem zachwycona. Brrr.
Kocham to. Skończyłam, teraz wy. Z chęcią. Smak truskawkowy jest rewelacyjny. Troszkę kwaśne. Kiedy ona wreszcie skończy? Muszę to przyspieszyć. Dobra robota, Mary. Świetnie się spisałaś, Monika. Postaram się powtórzyć wasz sukces. No to zaczynam. To dopiero prędkość. Lata treningów uczyniły ze mnie prawdziwego mistrza. Przepraszam, prawie wznieciłam pożar. Hurra, nareszcie duża prędkość. A my z Mary nie mamy tyle szczęścia. Ojej, to żelki w kształcie buteleczek. Sprawdzę, jak smakują. Wow, w środku jest syrop. Przeleję go do kubka. Teraz mogę się nim w pełni delektować. To świetny pomysł. To było wspaniałe. Teraz wy. Ja też się zabawię. Również mam całkiem niezły pomysł, jak to zrobić. Zamierzam włożyć słomkę do każdej buteleczki. Wyszło świetnie. Jestem zachwycona tą rundą. Obawiam się, że nie uda mi się wam dorównać. No ale spróbuję. To chyba trochę potrwa. Można się zdrzemnąć. Kropelka i jeszcze jedna, i jeszcze jedna. Nie mam się dokąd spieszyć. Będę musiała interweniować. Dodam troszeczkę tabasco. To od razu wszystko przyspieszy. I jeszcze jedna buteleczka. Zaraz będzie prawdziwe show. Ja płonę! Znowu mi się poszczęściło. A ja nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Ja też nie podzielam tej ekscytacji. Słodkie żele. Niebieski będzie mój. A mój zielony. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy. I mam rację, ma niesamowity smak. Szkoda, że tak szybko się skończył. Dobrze, że ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Jaka piękna spiralka. Dzięki, starałam się. Co za rzut. No to zaczynam. Ten żel wprowadza mnie w trans. Ej, Kate, obudź się. Dobra, pomogę ci. Nic nie pamiętam. Żel na mojej twarzy jest taki dobry. Monika, twoja kolej. Zamierzam wycisnąć ten żel do ostatniej kropli, a pomoże mi w tym zwykły spinacz do ubrań. Spójrzcie na to. Ojej, to takie słodkie. Wspaniale, chyba mi się udało. Musicie przyznać, że jestem geniuszem. Niezaprzeczalnie. Czyżby wreszcie szczęście się do mnie uśmiechnęło? Wow! I do mnie też.
A do mnie nie. Wygląda na to, że wszystkie mamy jednak pecha. Nienawidzę śmierdzącego sera. Na sam widok robi mi się niedobrze. W dodatku niesamowicie suchnie. Ale i tak zamierzam spróbować. Nie jest tak źle, jak myślałam. Jakie to było trudne. Muszę natychmiast odświeżyć swój oddech. Uff, od razu lepiej. Właściwie to niezbyt. Wiem, jak mogę sprawić, by ten ser smakował lepiej. Wow! Koreczki! To jest genialne! Zgadzam się. Ale nadal smakuje ohydnie. Ale nic na to nie poradzę, muszę to wszystko zjeść. To jest najbardziej obrzydliwe danie, jakie jadłam. Ojej, aż cię zwaliło z nóg. Teraz jestem naprawdę przerażona, że muszę to zjeść. Postaram się przełamać smak sera słodkim miodem. Sprawdźmy, czy mój plan działa. Nie bardzo. Ale jestem pewna, że bez miodu byłoby jeszcze gorzej. Trzymaj się, Kate. Udało mi się. Teraz potrzebuję dużo miodu. Uff, tak jest o wiele lepiej. Zrobiłyśmy to, Mary. Pachnie jak czekolada. Trzeba się upewnić. To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą. Co się dzieje? Moja fontanna zrobiła się serowa. How sweet! Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to. Let's go! Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzonie! Boję się gryzoni! Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Okay. Zostałam tylko ja. Zaczynamy, misiu. Fontanna zrobiła się niebieska. Ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuję. Co za szczęście. Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę. Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? Czy co, mój palec? Jak on to robi? Ale fajnie. Teraz mam supermoce.
Kto tu jest? A, słabo mi. Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Czeka na nas coś magicznego. Okay. Musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. To burgery. Wyglądają niesamowicie. Bingo! I love you. Yeah! Wręcz cię zakochałam. What? Jest jedno ale. Burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. Let's go! No, musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. Yahoo! Fantastic! Great! Zrobił się słodki. How sweet! To jest teraz ciasto burger. Jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie. Aż brak mi słów. To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Teraz to kawałek lodu. Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Co za paskudny zapach. No, please. Tylko nie to. To ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję. To obrzydliwe. Nie mogę na to patrzeć. No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda ta książka będzie musiała trafić do kosza. Fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny. Nienawidzę kwaśnego. A ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn. Co to jest? Muszę spróbować. Smakuje jak duży cukierek. Chyba chciałaś powiedzieć kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? A, tu są. Te oczy mnie obserwują. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie wydaje mi się. Wow! Hej! Okej. Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich polewę. Kate, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się! No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec. To jest pyszne. Nie miałam co do tego wątpliwości. I'm waiting. Jestem gotowy. Jaki wielki arbuz. What?
Lepsze to niż surowa ryba. Oh no! Ale super, znowu miałam farta. Co za pyszny krem. Hej! Od czego mam zacząć? Wypróbuję ciosy karate. Ten arbuz jest żółty. Nietypowe. Okej. No cóż, spróbuję. Smakuje mi. Będę jadła dalej. I jeszcze jedna łyżeczka. Ale to dużo pestek. Muszę się ich pozbyć. Emma, co ty robisz? Nic takiego, po prostu będziesz moim celem przez jakiś czas. Precyzyjne uderzenie. Zlitujcie się nade mną. Przecież to ja będę musiał zjeść tę śmierdzącą rybę. Nie, nie jestem gotowy. Co to jest? Dobra, dobra, spróbuję. Patrzcie. To jest paskudne. Ohyda. Już nie tknę tego. A ja z przyjemnością zjem cały tort. Zacznę od kremu. A teraz spróbuję to wszystko razem. Kate, skoro tak ci się podoba, to możesz się cała w nim zanurzyć. Co ty zrobiłeś? To był żart. No bardzo zabawne, naprawdę. What?